kanalizowana ulica, ale był naprzeciwko sklep Habuśki. Ja boso tam latałem, bo tutaj na karteczkę dostawałem rozmaite rzeczy, matka mnie wysyłała tam do tego. Pierwsza rzecz, weszli Wehrmacht, nie SS, nie tutaj jacyś tutaj faszyści. Normalnie Wehrmacht wszedł do Lublina. Pierwsza rzecz, zapytał się gdzieś tam żydowski sklep. Kolbami rozwalili ten sklep i obrabowali go. To było moje spotkanie nie z faszystami. To było moje spotkanie jako 9-letniego chłopaka. Było spotkanie moje z Niemcami. I dlatego jak ja słyszę tutaj mowa o faszystach, to dla mnie gotuje się tego. Nie. Wszystko, co jest tutaj powiedziane w Polsce i gdziekolwiek tego, nie mowa o faszystach. Faszyści byli w Hiszpanii, faszyści byli, Mussolini był faszystą. Tu byli tylko Niemcy. Byli po prostu zwyczajnie złodzieje, mordercy, Niemcy. I tak trzeba ich traktować cały czas, do dnia dzisiejszego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak się dowiedzieli właśnie tutaj, zrobili pierwszą rzecz, to po paru miesiącach od razu zrobili getto. W Lublinie zrobili getto. Tak się składało, że ponieważ Żydzi byli częścią bogatszą, więc te stare miasta, te ładne budynki, wszystkie to były wszystkie żydowskie. W związku z tym całe stare miasto i tego to było getto, zrobili getto. Getto nie było pilnowane przez SS. Getto było pilnowane przez policję. Od razu się znalazła policja żydowska. Od razu policja polska, granatowa, która była policja polska, granatowa, od razu pomagała. I SS nie pilnowało getta. Pilnowali polscy policjanci i żydowscy policjanci z pałami. Pierwszy raz widziałem, bo myślałem, że to były, później zobaczyłem, że to były tak jak pały do bejsbola. Ale to były pały strugane, takie metrowe pały i oni pilnowali tutaj swoich ziomków. Tak wyglądało getto tego, ale później getto Globocin, który szefem był generalnej guberni, wykombinował sobie, że trzeba jednak żydowski problem zakończyć i w związku z tym z getta trzeba tutaj opróżnić getto. Getto było opróżniane znów też nie przez SS, nie przez Wehrmacht, nie tego, tylko normalnie, ponieważ właśnie mówię, mieszkałem na ulicy, gdzie się do Majdanku, jest droga do Majdanka, to całe szeregi Żydków tutaj, Żydów z tego getta lubelskiego, jednego Niemca nie pilnowało, tej grupy nie pilnowali, tylko pilnowali Żydzi. Oni mieli tutaj od policjantów polskich dostali czapki, bo widocznie tam dużo czapek było, zapas czapek, to tylko szachownice mieli tutaj na czapkach. Ja później zobaczyłem pierwszy raz, jak pływałem, tak zobaczyłem, to zobaczyłem szachownicę dopiero w Anglii, że to policja ma szachownicę, ale to widziałem u żydowskich policjantów szachownicą tego. I ci prowadzili ich na Majdanek, ci prowadzili ich do gazu, nie Niemcy, tylko właśnie tego. Tak wyglądało, ale obóz powstał jako obóz, nie powstał wcale jako obóz koncentracyjny dla Żydów czy dla Polaków, tylko on obóz to był Kriegsgefangenenlager SS dla jeńców wojennych, który dowodziło tutaj SS jako szefostwo obozu. Taki był początek Majdanka jako taki. I dopiero później się okazało, że tych jeńców było tak dużo, tych radzieckich jeńców było tak dużo, że coś z tym trzeba było zrobić, więc rozpłynęło się to wszystko do tego i zaczęli budować, bo miało być pól 12, ale zrobili w końcu pól 6 i 7 było tutaj w trakcie budowy. Oprócz tego był tutaj na Majdanku, jak wszyscy wiedzą, piękny piec, no i gazowy, taka pomieszczenie duże, gdzie zagazowywało się ludzi. Prowadziły nie Niemcy, tylko żydowscy policjanci prowadzili z getta towarzystwo do komór
Tam się rozbierali, bo trzeba do komór, oni powiedzieli, jak wprowadzali, to powiedzieli, że do kąpieli idą. W związku z tym wszyscy zostawiali ubranka przed oborami, wchodzili i później tylko ich wywozili za teren obozu, ich wywozili na kupkę i do dołu ich zakopywali. A dopiero przed samym wyzwoleniem Lublina wykombinowali, że z tymi trupami będzie kłopot żydowskimi, innymi, co były zagazowywane, bo były zagazowywane duże tysiące tego. W związku z tym zrobili ognisko wielkie i tam wykopywali te trupy, wykopywali i tutaj było to wszystko, palili tego. Tak wyglądało, jeśli chodzi i dlatego, jak tutaj pani, niektórzy Żydzi mówią, że wielu Żydów nie widziało w ogóle Niemca. Zgadza się, ale żadna ani pani tutaj nikt z pracowników żydowskich nie powiedział, że do komór gazowych nie prowadzili ich Niemcy. Prowadzili ich Żydzi. Sami Żydzi ich prowadzili. Ponieważ tych Żydów później się okazało, ale w obozie jako takim, to nie był obóz dla Żydów. To był obóz dla jeńców wojennych i w związku z tym w każdym polu było tam, te sześć pól, były rozmaite narodowości, rozmaite, ale Żydów tam nie było. Ponieważ nadmiar tych Żydów było tutaj sporo, to więc ich wywieźli do Bełsca. Tych, co nie zdążyli zagazować, to wywieźli do Bełsca, wywieźli do Sobiboru i opróżnili, getto opróżnili. Tutaj do tego. I koło tego getta rowerem do szkoły jeździłem do końca tutaj do wzdłuż tych drutów getta jeździłem do szkoły. Tak wyglądało tego, ale ponieważ moja ulica właśnie była tutaj, tak jak mówię, nieskanalizowana, na parterze mieszkałem, ale pechowo dla mnie i dla mojej rodziny gospodarz tego domu tuż przed wojną dobudował jedno piętro i w rezultacie na tej ulicy był najładniejszy dom. W związku z tym Niemcy, jak byłem w szkole, któregoś razu właśnie, jak byłem w szkole, wracałem, wszystkie bambetle, to wszystko razem było w 40 roku, już na początku 40 roku. Wszystkie bambetle z całego domu, wszystkich ludzi wyrzucono. I przez całe do końca okupacji pętałem się u ludzi, mieszkałem u ludzi i rodzina była rozbita. Tak wyglądało tego. A co robiłem, to proszę się zapytać profesora Janusza Ipisa, który mnie tutaj uczył obchodzenia się z bronią i dalej co robiłem w czasie okupacji. Ale to jest inny temat. Ja tylko mówię teraz o Żydach. Tak wyglądało tutaj Żydzi w Lublinie. Ja nie mogę powiedzieć, że Żydzi w Warszawie czy w innym tego, być może by były zupełnie innego. Ja mówię o Żydach lubelskich, które było na pewno więcej niż 60% ludności Lublina, bo to było 100-tysięczne miasto, to na pewno było tutaj więcej niż połowę to byli Żydzi. Ci Żydzi właśnie byli albo do gazu od razu, albo do Sobiboru i do Bełsca. Wywożeni byli do tego. Później z kolei obóz się rozrósł, ale w ten sposób, że obok było lotnisko naprzeciwko, po drugiej stronie jezdni, po prawej stronie był obóz, a po lewej stronie było lotnisko Plagie Laśniewicza i tam nasi lotnicy, ja jako szczeniak tam latałem, obsługiwałem te samoloty tutaj, pomagałem tutaj smarować te inne rzeczy, ale to już inna sprawa. I teraz sytuacja taka, że oni z lotniska zrobili pod obóz, bo Żydów było tyle, że nie zdążyli te komory, które były, nie zdążyły ich gazować. No więc z całej Europy ściągali węgierskich Żydów, czeskich Żydów, niemieckich Żydów, ściągali, ale tego hasło było tego, że jeszcze powiększyli stronę lotniska, to wybudowali. Zresztą nie wiem, czy Państwo pamiętają, bo to był taki typowy barak taki, który dokładnie takie same były w Stutthofie, takie same były w Lublinie, takie same były tutaj u nas na Jaśkowej Dolinie, tam zakład energetyczny miał takie baraki. To były typowe ich baraki, do wszystkiego się one przydawały.
I ta dzielnicę jedną, która się nazywała tutaj obok Majdanek, taki Majdanek, ale która taka biedna dzielnica, poszczególne budynki, wywalili, tak jak mnie wywalili z domu i z mieszkania, tak tam wszystkich ludzi tamtych rzucili, tamtych ludzi i obóz z całej Europy zaczęli Żydzi ściągać, Żydów ściągać, ale ponieważ bocznica była obok, akurat bocznica była, w związku z tym oni już nie chodzili do obozu, tylko do obozu już grupy szły, prościutko szły albo do gazu, szły albo ewentualnie co ich ukatrzyli tam za tym szczerze. Tak wyglądało z Żydami, ale to był obóz jako taki obóz SS. Nie obóz koncentracyjny taki jako Święcim, taki tego, tylko obóz karny SS, który tutaj miał swoje pola i tam było pole takich prostytutek, było pole tutaj takich tego. Inna sprawa, że ja później gdziekolwiek z kim tutaj patrzę się tego, wszyscy mieli czerwone trójkąciki. Wszyscy są polityczni, budzi prawda, tylko jedno pole polityczne było. Pozostałe pole to byli normalnie przestępcy rozmaicie z punktu widzenia praw, niemieckich praw. To byli normalnie przestępcy do tego i ci byli tego. Pole polityczne było tylko jedno, jedyne. Tak wyglądało.